przejście pomiędzy rynkiem a Placem Wolności w Rybniku. Między kamienicami znajduje się wybrukowany plac, na którym stoją ławki i rosną drzewa. W zamyśle projektantów tego miejsca rośliny miały posiadać korony w kształcie parasoli. Tak było do czasu, kiedy rybnicka spółdzielnia mieszkaniowa zleciła przycięcie okazałych drzew. Jak tłumaczą w RSM, zrobili to na prośbę mieszkańców. Czy oszpecono rośliny? Pokazaliśmy wam zdjęcia sprzed przycięcia tych drzew. Oto co nam powiedzieliście. Tak właśnie te drzewa, które tutaj były, wyglądały wcześniej, a teraz zostały przycięte jakiś czas temu. Jak według pani teraz się prezentują? Czy lepiej na tych zdjęciach, czy lepiej jak? No wie pan, jak były duże, były fajne, ale przycinać też je trzeba, bo to co znasz, chochoły wyrosną, nie? Te pełne, ładne są takie, nie? Okrągłe. Ślicznie wyglądają. No teraz w tym roku bardzo nieładnie wyglądają, nie? Za dużo przecięli. Lubiłam sobie usiąść na ławeczkę, tak niżej ich ładnie to wyglądało. No pewnie, że nie przycięte. Jak jest bujna roślinność, to lepiej wygląda i zabudowanie. Wiosnę i lato mamy w przeciągu 5 miesięcy praktycznie, także lepiej jak jest zielono, nie? Nie badają więcej cienia, prawda? Dokładnie. I ja mam pytanie. Widzi tutaj pani na tych zdjęciach drzewa. To są te same drzewa, które są przed panią. Które z tych drzew się pani bardziej podobają? Te nieprzycięte czy te przycięte? Wie pan co, kurczę, według mnie to chyba bardziej te nieprzycięte, takie naturalne są. Jak coś jest naturalne, to jest naturalne, a jak coś, wie pan, kurczę, ingerujemy we wszystko już naprawdę. Czyli ktoś za mocno przyciął chyba? Stanowczo za mocno skrzywdził te drzewa. No to ze zdjęcia, nie? A dlaczego? Bo mają lepszą koronę tego drzewa niż takie oszkubane. Oszkubane, czyli no. Ktoś chyba za mocno przyciął, rozumiem? No, te są ładniejsze. Tak, te są takie... Nie, te są ładniejsze, te mi się bardziej podobają. Rozumiem, okej. Okay. Szczerze to jest zdjęć. No bo były bardziej takie obfite. No, było więcej liści, może. No tutaj już tak rzadziej trochę na tych drzewach. Dlaczego to tak jest? No właśnie tutaj podobno na wniosek mieszkańców zostały przycięte, bo kamery tutaj nie widzą tego obszaru. Czy według was dobrze zrobione, że je przycięte? Dobrze. No, tak. Bo tu się dzieją różne rzeczy, więc lepiej chyba. Ale mimo to bardziej wam się podobają? No, mimo to tak, te na jednak zdjęcia. Bezpieczeństwo mi się bardziej podoba. Znaczy lepsze by były nieprzycięte, bo tak jednak taką aurę dają większą. Rozumiem, czyli bardziej się panu podobają? Tak, zgadza i to, się. I to, że je przycięli, to... No to trochę to oszpecili. Teraz są ładniejsze. A dlaczego według pani teraz są ładniejsze? Dlatego, że urosną jeszcze ładniejsze i będą zdrowsze. Nieprzycięte lepsze. Nieprzycięte. Dlaczego nieprzycięte? No bo te źle wyglądają. Według was za mocno zostały przycięte? Tak. Dużo bardziej raczej podobają mi się te ze zdjęcia. Dlaczego? Jakoś tak, nie wiem, lepiej wyglądają. Nie umiem tego uzasadnić. Okej. Okay. Są ładniejsze. No właściwie no są takie lichsze jakby. Mniej tych gałęzi mają, nie? Mm. Takie przerzedzone jakby, nie? No, ma pan rację, no. Zaskoczył mnie pan, naprawdę, no. Być może ma pan rację, no są troszeczkę oszpecone, faktycznie, bo tu takie są takie... Takie pełniejsze. Pełniejsze, prawda? Właśnie, takie bombki.